Adam Andruszkiewicz jest postacią, która w nowym roku najbardziej rozgrzała scenę polityczną. Były prezes Młodzieży Wszechpolskiej otrzymał posadę w Ministerstwie Cyfryzacji. Pomimo dopiero kilku dni spędzonych na stanowisku wiceministra, zaliczył już pierwszą poważną wpadkę. Adam Andruszkiewicz zupełnie znienacka pojawił się w obecnym rządzie. W zeszłym tygodniu pojawiła się pierwsza nieoficjalna informacja o jego ministerialnych zapędach, które już kilka dni później zostały urzeczywistnione. Wszystkie oczy w kraju są obecnie zwrócone w jego stronę i bacznie obserwują jego każdy ministerialny krok. Jak się okazało, na tej pięknej ścieżce zdarzyło się już pierwsze wielkie potknięcie. Adam Andruszkiewicz, kompromitacja ministra na mieście. Adam Andruszkiewicz pomimo niebyt wielkiego stażu ministerialnego otrzymał bardzo odpowiedzialne zadanie. W dużej mierze jest odpowiedzialny za PR ministerstwa. Wiadomo, że ma obecnie decydujące zdanie w kwestii tego, jak wygląda przekaz resortu w mediach społecznościowych. Największe kontrowersje budzi jednak inna kompetencja prawicowego polityka. Jedno z zadań nowego wiceministra zakłada kontrolowanie treści w zakresie dostępu do informacji publicznej. W społeczeństwie istnieje wielka obawa przed tym, że znacznie utrudni to otrzymanie jakichkolwiek ważnych informacji ze strony rządowej. Wszyscy zastanawiali się nad tym, jak intensywnie będzie wyglądała praca Andruszkiewicza w pierwszych dniach spędzonych w resorcie. Okazuje się, że natłok pracy nie jest aż tak wielki, jak się wydawało, gdyż wiceminister znalazł czas w ciągu pracy na prywatną podróż limuzyną służbową. Andruszkiewicz został przyłapany przez fotoreporterów Superekspresu na wizycie w jednej z warszawskich restauracji. Wydaje się, że nie ma w tym nic zaskakującego, jednak dziennikarze postanowili zgłębić sprawę i doszli do bardzo ciekawych ustaleń. Przede wszystkim obiad, na który udał się wiceminister cyfryzacji, był prywatną wizytą w godzinach pracy. Potwierdziło to biuro prasowe resortu zapytane o wypad Andruszkiewicza. Rachunek nie został opłacony ze środków publicznych, poinformowano dziennikarzy, nie podając równocześnie, z kim spędził 2 godziny w restauracji. Mało tego, polityk udał się na to spotkanie służbową limuzyną, a w tym przypadku wiadomo, na kogo spada ciężar poniesienia opłaty za przejazd. Podatnicy zasponsorowali właśnie wiceministrowi zarabiającemu ponad 14 tysięcy złotych prywatną wycieczkę w godzinach pracy. Adama Andruszkiewicza błyskawicznie postanowiła podsumować opozycja. Jak widać, antysystemowość Andruszkiewicza skończyła się w momencie, kiedy został wiceministrem. Mam nadzieję, że za jego obiady nie będą płacili polscy podatnicy, powiedział w rozmowie z Superekspresem Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.